Straż została zawiadomiona przez jedną z mieszkanek kamienicy. Tę ostrzegł sygnał z czujki dymu. Całe szczęście, że nie doszło do sytuacji, że pani dłużej przebywała w tym lokalu, gdzie był tlenek węgla, bo mogłoby się to skończyć tragicznie. Potwierdziliśmy obecność tlenku węgla, przewietrzyliśmy mieszkanie, sprawdziliśmy pozostałe mieszkania. Nikomu nic się nie stało, jednak jak twierdzą specjaliści, w obecnym okresie może dochodzić do wzmożonej ilości tego typu zdarzeń. W tym okresie są bardzo duże różnice temperatur. Na przykład dzisiaj w nocy był przymrozek do minus przykładowo 2 stopni. Teraz jak widać jest słońce i przewody kominowe po prostu przestają ciągnąć. Następuje zjawisko występowania odwrotnego ciągu lub zaniku ciągu. Aby ustrzec się takich groźnych dla życia sytuacji, należy systematycznie dokonywać przeglądów ciągów kominowych, najlepiej kilka razy w roku, bezwzględnie przed sezonem grzewczym i po jego zakończeniu. Przed okresem zimowym, żebyśmy mogli sprawdzić, czy nasze przewody kominowe są w porządku i nadają się do dalszej eksploatacji. W czasie to jest konserwacja, czyli pielęgnacja tego przewodu z nadmiaru sadzy, a po, żebyśmy wiedzieli, czy jakieś usterki wystąpiły w międzyczasie i będziemy mieli okres, przez ten okres letni, czas na usunięcie tych usterek. Pamiętajmy, że chodzi tutaj nie tylko o ekonomiczne i sprawne działanie systemu kominowego, ale również bezpieczeństwo i życie.